Impostor z lisem. O, zabawnie, to jest drugi impostor lisa w takim razie. Dzisiaj. No i jak ci siedzi sam? Fejkujmy tutaj strzelanie. Trzeba być mniej więcej tak długo, jak Vladi zrobił. Euron nie sprawdza. Dobra, ja siedzę i speedrunuję taski niby. Dobra, trochę mi to zajęło, zanim znajdę ciało, ale ciało było pod stołem w adminie. Mhm. I niestety, że Evron był czarny, stół był czarny, trudno go było to znaleźć, nie było widać. Ale tak. Masz czarny kolor miał od tego, zacznijmy, to tak. Nie wiem kto, widziałem tak, po prawej stronie był na pewno Imposereu, był Mandzio, widziałem chyba jeszcze Jawora i mi się zdaje ze Zachem. Tak, my się Blaszka minęliśmy ostatnio i tam też Evron był. To było tak. Na Shieldsach. Tak, na Shieldsach. Tak, też pamiętam, że Evron jako pierwszy właśnie poleciał dalej. Ja zostałem z tyłu, ty Zacha poleciałeś do przodu. Tak. To tak, zostaje nam Liso, Bloody i Junior. Co ja byłem, ja się widziałem z Jaworem na nawigacji. Tak, minęliśmy się, zgadzamy. I potem biegliśmy Junior razem aż do Komsów. No tak, ja generalnie robiłem zadanka. W Komsach jeszcze ktoś robił Apple. W elektryku? Albo Donald. No tak, ja generalnie to robić. Ja generalnie kończyłem sobie zadanka po prawie, czyli zrobiłem wszystko w nawigacji, potem pobiegłem w dół, zrobiłem shieldsy i z Storage'u spotkałem Jawora, który biegł od strony elektryka i tak mi się runda skończyła, bo nagle zostało znalezione. No nie, ja pobierałem paliwko i przy śmieciach dziwnie stał Blaszka, dlatego podszedłem zobaczyć do śmieci i biegłem w górę. Bo ja przybiegłem od prawej strony i no, faktycznie mogło wyglądać tak, że biegłem od elektryka. Zobaczymy jak to ugramy. Może być ciężko bardzo. Do śmieci zobaczyć, bo tam Blaszka stał prawie. Liso, no jak to robiliście w tej rundzie? No, ja biegałem i przy okazji robiłem zadanko, włączyłem światło przy okazji. I robiłem zadanka potem w elektryku. Znaczy tak, no trzeba pamiętać o tym, że to była, znaczy nie była to jakaś bardzo długa runda, ale ktoś bardzo safe gra z tymi killami, nie? Bo my zdążyliśmy co na weaponsach zrobić, potem, nie no w zasadzie każdy zrobił kółeczko, nie? No bo Bloody, my weaponsy zaczynaliśmy i ty zdążyłeś potem aż do storage'a polecieć i jeszcze tam z Jaworem się spotkać, więc to dosyć długa runda była, a impostor bardzo safe grał. Czy no, kogoś jeszcze nie przepytaliśmy? No tak, tak, jeszcze jest jeden kill. Impostor tylko zabił. Tak, jeden impostor tak, zabił, dokładnie, tak, to już jest w ogóle. Może cały czas ukrywać, więc... No pytanie, Bloody, widział się ktoś po prawej stronie? No tak, tam między innymi z Mandziem się przez chwilę styknęliśmy, jak z nawigacji biegłem sobie, on poszedł w górę. Bloody'ego widziałem na samym... Bloody'ego widziałem jakieś 10 sekund temu po prawej stronie. Jest całkiem możliwe, że mógł się zwentować i po prostu tam z jakiegoś wentu wyskoczyć, ale widziałem go po prawej stronie. Okay. Imo na razie nie ma kogo typować, bo Imo, to ja chyba bym mnie potwierdził, więc... że się spotkałem z nim w storage'u, więc jak nie miałbym ja za bardzo chyba zrobić takiego manewru. No raczej prędzej już tam. A jak z weaponsów leciałeś do storage'a? Z weaponsów? No w sensie z sterowni w dół przez shield. Okej, dobra. Do storage'a. Tutaj musiałem tak troszkę rzucić, wiecie. Podejrzeń w kierunku tego. W kierunku... no. Dobra, tutaj zamknąłem fajnie. Trzeba by było tutaj też zamknąć security. Jakby tam się wywentować. Lisu tam siedzi. Ty tu możemy dubla walnąć, ale za 10 sekund. Lisu, co? Lisa zlagowało, ty. Dobra. Tutaj Blaszka mnie widział, jak wbiegałem. Ja
panem zrobię spokojnie misję. Tu gdzieś trzeba kogoś romnąć, jakoś tak ten sprawnie. Nie wiem gdzie, ale trzeba kogoś sprawnie walnąć, bo listu już pewnie ma killa zrobionego, albo jeszcze nie ma. Na medbayu kogoś. Nie chcę na wentach latać, bo to jest zawsze się źle kończy. Jawora strzelić? Blaszka. Dobra, o, mam pierwsze wyszedł pytanie. Z gry. Kto był po lewej stronie? Ja. Byłem. Ja. Ja byłem teraz na końcu w elektryku. Ja byłem. Byłeś na końcu w elektryku? Nie, tak. Po lewej stronie, w sensie reaktor. Tak, ja byłem w reaktorze, no. Ja też byłem w reaktorze. Ja się, no to tak, ja siedziałem teraz na adminie. Mam pytanie, czy zauważyliście, czy ktoś biegał od głównego engine'a do was, do reaktora? Niestety nie mamy takiego zasięgu, żeby widzieć na korytarz. Bo wy na reaktorze siedzieliście, tak? Mhm, na reaktorze. Okay. No bo właśnie, tak, wydaje, bo ja siedziałem właśnie w adminie i widziałem, że teraz pod koniec są faktycznie dwie albo trzy osoby właśnie było gdzieś tam w reaktorze i potem chyba ktoś się pojawił w górnym engine, więc to no, jakby tutaj powiem tak, ciało było właśnie tak jak Zacha mówi z górnym engine. Mhm. To tak, Junior... A skąd Zacha wiesz, że było w górnym engine? Bo widziałem jak ktoś tam wbiegał, w sensie jak widziałem na adminie, że ktoś tam wbiegał. I było dwa i potem zrobiło się jedno, nie? Ale to mogło równie dobrze ktoś mógł wyjść stamtąd. Tak, no oczywiście, nie no jasne, rzuciłeś. No mówię, tylko mówię to, że siedziałem na adminie, to potwierdzam to, że siedzieliście w... Ja mam w... miał jedno pytanie, ale to najpierw dokończę swoje. No to Junior, zadaj. Dobra. Pytanie. No zadaj, Junior. Czemu jak powiedziałem, że jestem w elektryku, to się tak zdziwiłeś? No bo po co... Czy Mandzio nie jest przypadkiem w adminie teraz? I ja walnąłem sobie samobuja? Ale problem jest taki, że ja bez Lisa tego nie ugram samemu już. Ja robiłem i potem sprawdziłem, czy ktoś jest po lewej stronie w tym elektryku, bo widziałem, że przeszedłeś, tam nikogo nie widziałem. Może być ciężko. Mój drogi, jak ja wszedłem do elektryka, to żeś wybiegł z lewej strony w dół. Nie, wybiegłem w prawo. Posłuchaj mnie do końca. Tak jakbyś się przylepił do tej ścianki, co jest w górnej części elektryka na dole. No. Przylepiłeś się, znaczy w górnej na dole, w górnej części ścianka na dole, przylepiłeś się do tej ścianki i po tej ściance poleciałeś od razu takim siurdurem do tego zadania, co jest na prawo do switchów. I ja poszedłem tam zrobić sobie pierwszego switcha, którego pewnie teraz drugiego będę miał gdzieś na mapie. Tak więc mój drogi... Masz mnie, Junior, to ja zabiłem. Nie no, nie zabiłem. Robiłem zadanie. No, nie, to tak. Dobra, trzeba pamiętać o tym, że dalej mamy bardzo wolny skillami. Ktoś mega ostrożnie gra, nie? Bardzo. No bo Lisa wywaliło, no to jest ten. Lisa wywaliło, nie wiadomo czy był impostorem, czy nie był. Nadal musimy założyć, że jest dwóch impostorów. Dla mnie, nie chcę nikogo skazywać, oczywiście najbardziej podejrzany dla mnie jest Zacha, dlatego że z góry założył, że ciało zostało znalezione w lewym górnym silniku, nie wiedząc, tak Blaszka jeszcze nic się nie tam było na najwięcej movementu, nie? No wiem, ale po prostu z góry założyłeś, że tam jest ciało, a Blaszka jeszcze w sumie nic nie powiedział, więc to jest, po prostu dla mnie to jest podejrzane i tyle. No to po prostu pilnujmy Zachę i no. Teraz walnij chwilę. Chyba samobuja sobie strzeliłem z tym. Opos, witam serdecznie. Dobra, zamknijmy ich tam w tym storage'u. A, ja siebie zamknąłem też w ogóle. To jest najzabawniejsze teraz. Dobra, to trzeba. O, Jawor wyszedł. O, Jawor wywaliłem. Dobra, Bladi, mam pytanie. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja uciekam. A, dobra, dzięki Jawor, fajnie, że fajnie się grać, bo dobrego. Bladi, powiedz mi tak, czemu gdy pobiegłeś od elektryka, jak z low Blasz, tego, ja tego sam nie mam jak ugrać. Pobiegłeś z lewo, wbiegasz sobie do elektryka i wybiegasz mi z elektryka. I ja cały czas byłem na tym skrzyżowaniu. Wybiegłeś Bloody aktualnie w lewo, poszedłeś na lower engine. Nie, szedłem pewnie... z lewej gałganie. Oliso, dzięki za rajdzika, pionek. Tak, z lewej. Później się weszłeś na chwilę do elektryka, wyszedłeś, były zamknięte drzwi do storage'u. Dzięki Lisa. Wróciłem się, ty pobiegłeś nie, no, wtedy w lewo. Unlucky z tym wracam do elektryka, ty wybiegasz od góry z elektryka, bo specjalnie tam poszedłem. Bloody, czy ty przebiegałeś obok mnie i biegłeś w prawo do storage'a? Nie, w ogóle ciebie nie widziałem.
No ja nie wiem, czy cię widziałem, ale ktoś mnie. Ktoś nie, mnie to ugram. Kto nie poszedł akurat gdzie każdy. Ile macie tasków do zrobienia? Ja już zrobiłem wszystkie. Ja mam jeszcze dwa. Pierwszy task jest pewnie jeden zabójca. Ja zakładam tak. Mlejsu był pierwszym zabójcą, niestety go skikowało unlucky. Kiedy nie ma za dużo, drugim zabójcą prawdopodobnie jest Nine albo Junior z powodu po prostu tempa zabijania. Ewentualnie jest to Bloody, który chce zrobić jakiegoś dużego playsa. Mandzia trzeba robić w takim razie. Do zabijania to Mandziu bym się pokłócił. Mizacha śmierdzi. Stinky cheese. Możemy skipnąć, jak mamy koniec zadań. Używać admin panelu jako jedyny tutaj. Nie, nie, to nie chodzi o admin panelu. Nie, nie Mandziu dlatego. To był totalny waste z tym admin panelem. Jeśli to by się udało... Czekaj, to kogo trzeba romnąć? Mandzia trzeba romnąć. Albo nie, ty. Albo Neurachta. Neurachta. No weź to na zadania teraz zrób. Zróbmy o dwa. Oni teraz siedzą na zadania wszyscy. Więc to jest trochę na plus. Okej. Siema. Dobra, to idź. Powiedz mi, Blaszka, gdzie było ciało. To ja ci powiem coś bardzo ciekawego. Tam było ciało w... Ja z Blaszką biegłem do kafeterii właśnie. Ale Blaszka znalazł ciało. No ale ja razem z nim przecież biegłem do kafeterii. Nim on się odmutuje i przestanie jeść chipsy, ja no chciałem... Ja chciałem powiedzieć tak, ciało było w kafeterii. Nie wiem, jakim cudem Bladeusz miał taki movement, a jednak nie był, ale to tak. Imo możemy skipnąć, zostało Imo, tylko jedno nie, zadanie. Poczekajcie. Na kamerach widziałem, jak Zacha wyskoczył z Venta. No easy, ja też szukałem w Ventach. Byłem Junior, na kamerach, nie ma tak naprawdę sensu, zostało nam tylko jedno zadanie, ale... jakkolwiek kogo by nie zwoltowaliśmy. W takim razie jest jedno zadanie, ale jesteś 100% tak przekonany, że to ja? Tak, no widziałem, jak wyskoczyłeś z Venta przy nawigacji, no stary. Junior, no, wyskoczyłeś z tego Venta, co się łączy między innymi z adminem. I poleciałeś w górę. Czyli to mi się zgadzało, że... To jest Zacha. Jaki admin? Blaszka, kiedy się spotkałeś z Zachą? No właśnie się nie spotkałem, tak czy jak tak, się ale... nie spotkałeś? Blaszka, razem biegaliśmy do kafeterii, jak drzwi były zamknięte. Czy biegałeś razem z nim, Blaszka, jak drzwi były zamknięte? To jest zajebiście ważne, Blaszka, nie spierdzę powiem tak, tego. Nie spierdzielę tego, bo na pewno nikogo nie widziałem, jestem Blasz, tego pewien, bo się rozglądałem, uwagi Zacha. Czy jesteś Blaszka. Dobra, Blacha, stop! Biegałeś, o czemu przed tobą powiedziałem, gdzie, że razem wbiegaliśmy od prawej strony do kafeterii? Powiedziałem to razem z tobą, Blacha. Bo masz większą wizję. Zacha, nie. Byłem w Wencie i ci widziałem. Czyli dobra, Junior, dobra, wiecie co, czekaj, nie ma czekaj, sensu junior. Naprawdę się kłócić. Zostało ale tylko jedno zadanie, junior, zrobimy junior, je i junior, koniec stop, gry, to jest naprawdę. Stop, to poczekaj. Czyli mam większą wizję, a Blaszka mnie nie widział? Jakby no to jest powód dlatego, tak? Ale nie musisz przekonywać, stary, bo ja ci widziałem jak z Fenta wyskakujesz. Dobra, no to się możemy streetować głosami, to wiesz, to mi jakby... Bo, cię, nie, poszliśmy nie do wiem, medbaya, potwierdza w tej rundzie. Poszedł w lewo. Po medbayu od razu poszedłem, bo już zrobiłem tak jak mówiłem, jedno zadanie do zrobienia, odebrać próbówki. Poszedłem od razu na kamerę, siedziałem na kamerę. Junior, kto pyta? Nie miałem nic przy sobie. I od razu zszedłem z kamer polecieć, żeby zrobić ten... spotkanie, no ale nie zdążyłem, bo od razu chwilę potem był report ciała, także... Dobra, stary, no. Zostało jedno zadanie, zrobimy... Zabiłeś się... w kafeterii, przyniosłeś się do Venta, poszedłeś na górę, dziękuję. No. Dzięki, Junior, w takim razie za twoje zeznanie. Ktoś to potwierdzi, to twój movement? Kogoś mijałeś? Nie wiem, cokolwiek. No przed chwilą powiedziałem, że Mandzia i Neurachta. A, tak. Potwierdzam. Nie mijałeś mnie teraz, byłeś na kamerach. Nie, no, ale mieliśmy na początku rundy, na lewo, ale to nie jest ważne, co było na początku rundy, bo minęło 30 sekund. Dobrze, jeżeli to w takim razie zagłosuj, jak chcesz. Mamy 10 panowie, sekund, zrób serio, zostało nam ostatnie zadanie już, więc... Dziękuję, wygrałeś. Jest możliwość, że są dwóch zdrajców i teraz przegramy, jest to Neurach i Junior, nie byłbym taki zdziwiony. A ja bym jest, byłem za skipem tego, więc... Niestety, ja byłem no tak z Lisem, pana, wygrałem sam całą tak grę. Właśnie myślałem, właśnie tak myślałem, że byłeś z Lisem. Żeś wyskoczył na tych metach, nie widziałeś, że są kciery? Nie, wiesz co, ty musisz, ty je włączyłeś tuż, ej, włączyłeś je tuż, ja tuż po tym, jak wyskoczyłem. Ja miałem animację wyskakiwania i wtedy się zapaliło światło.